Porozmawiajmy troszkę, jeszcze może troszkę bardziej o hormonach tarczycy, no bo przecież jest to głównie narząd do wydzielania hormonów tarczycy, a nie wiem czy Ty to powiedziałeś, że one są bardzo potrzebne do rozwoju praktycznie każdego narządu i każdej komórki. One gdzieś tam mają... Czasami bezpośredni, ale czasami pośredni wpływ na każdą komórkę ciała. No, oczywiście, że tak. Dokładnie. Niemalże, niemalże każda komórka. No, jeżeli by nie było tarczycy, to po pierwsze byśmy się nie rozwinęli. Te komórki nie dość, że nie powstawałyby w okresie chociażby tworzenia się płodu dziecka w łonie mamy, ale już po porodzie nie różnicowałyby się i organizmy nie rósł.